Rozmawiamy w 9. dniu Twojej choroby, choroby, która przebiega dość ciężko. Postanowiłeś podzielić się swoimi doświadczeniami, być może dlatego, że przydadzą się komuś Twoje doświadczenia. Rzeczywiście zaczęło się dość niewinnie. Po prostu stan podgorączkowy, 37. Lekkie bóle mięśni, zupełnie tak jak lekkie przeziębienie. Więc jakoś specjalnie się tym nie przejąłem. Tak koło czwartku chyba, czyli jakaś czwarta, piąta doba. Bo zacząłem się dusić. Podniosła mi się gorączka do 38. Miałem problem już z oddychaniem. No i opadłem całkowicie z sił. Nie byłem w stanie nawet się odzywać. Straciłem chęć do życia. Mogło tak się zdarzyć, że wtedy już zaczęła ci spadać saturacja? Tak, tak. Tak, to był właśnie moment, w którym lekarz doradził nam, żeby pozyskać pulsoksymetr. To jest takie urządzenie, które noszę na palcu praktycznie non-stop, które pokazuje poziom tlenu, puls, właściwie tętno i poziom tlenu. No i okazało się, że ten poziom tlenu zaczyna mi spadać. Standardowo powinno być powyżej 95, 97. Tak mają zdrowe osoby. W moim przypadku zaczęło spadać do 93, 2, 91 i to był już sygnał, że jest problem z oddychaniem. A co to znaczy problem z oddychaniem w tym wypadku? Jak to się czuje, ten problem z oddychaniem? No właśnie, to też jest, wiesz, pewne doświadczenie, które człowiek dopiero nabywa. Wydawało mi się, że problem z oddychaniem, to po prostu nie możesz oddychać. A to do końca tak nie jest. Możesz oddychać, tylko nagle zaczynasz się krztusić. Czyli bierzesz pełny oddech i masz właśnie taki kaszel. I się okazuje, że to jednak nie jest pełen oddech, tylko to jest jakaś część twojego oddechu, a ten kaszel powoduje, że no niecałe płuca oddychają. Taki prosty sposób rozpoznania, czy osoba cierpi na chora cierpi na istotną duszność, to jest sposób, w jaki się wypowiada. Czasami nawet łagodna infekcja powoduje kaszel, powoduje dyskomfort przy oddychaniu, ale jeżeli człowiek chory może swobodnie wypowiadać długie zdania, to na pewno duszności nie ma. Jeżeli wypowiadając zdania musi przerywać wypowiedzi, nabierać powietrza pomiędzy słowami, to oznacza, że może mieć ciężką duszność. Kiedy zauważyliśmy, że spada mi saturacja tlenu, to pojechaliśmy na pogotowie. To było właśnie chyba w szóstej dobie albo tak, tak mi się wydaje, że to była szósta doba, gdzie zrobiono mi tomograf. 30% moich płuc nie pracowało, co oznacza, że no nie byłem w stanie samodzielnie przyjmować wystarczającej ilości tlenu. Dostałem taką terapię tlenową tam na miejscu, podłączono mnie do koncentratora. Natomiast no, moje wyniki jeszcze nie były tak dramatyczne, żeby mnie przyjmować na oddział. W związku z tym wróciłem do domu. No i dzięki nieocenionej siostrze mojej żony udało nam się pozyskać koncentrator, który od tamtej pory stoi tutaj u mnie w pokoju. Koncentrator tlenu to jest takie urządzenie, które wzmacnia pozyskiwanie przeze mnie. Tutaj mam w nosie rurki i przez te rurki oddycham tlenem, tak żeby ta saturacja była na poziomie 93-95, bo ona już zaczęła mi spadać, tego nie powiedziałem, ale w tej szóstej dobie zaczęła mi spadać poniżej 90. Jest to metoda, powiedzmy, awaryjna, jeżeli pacjent jest pod kontrolą lekarską. Jeżeli ma dostęp do saturatora tlenu, to nie jest urządzenie tanie, ani nie jest łatwe do zdobycia. Ono jest stosowane przede wszystkim przy przewlekłych schorzeniach układu oddechowego. Więc takie leczenie za pomocą koncentratora tlenu może się odbywać tylko, jeżeli jest możliwość regularnej kontroli lekarskiej. Niektóre objawy mogą pozornie ustępować. Dla przykładu, jeśli pacjent ma bakteryjne zapalenie płuc, to korzystając z takiej tlenoterapii domowej będzie czuł się lepiej, będzie miał mniejszą duszność.
Natomiast to zapalenie bakteryjne płuc będzie postępowało. Być może to jest pacjent, który wymaga podawania antybiotyków. Więc taką tlenoterapię domową można zalecić jedynie pacjentom, którzy mają dostęp do regularnej kontroli lekarskiej. Jest takie ćwiczenie z butelką pełną wody, do której wkłada się rurkę i po prostu się dmucha w tę rurkę. I wyobraź sobie, że nawet bez wspomagania tlenowego, jak zaczynam dmuchać w taką butelkę z rurką, to saturacja potrafi mi się podnieść nawet z 88 na 92. I kolejna bardzo też pomocna rzecz to jest leżenie na brzuchu na płasko. Jeżeli ta saturacja nam bardzo spada, mnie spada, też poniżej 90, jak się położę na brzuchu, to w ciągu dosłownie parunastu sekund ta saturacja też mi się poprawia. Zaleca się po pierwsze w miarę możliwości poruszanie się po mieszkaniu. Pozycja leżąca zawsze powoduje dysfunkcję układu oddechowego, więc pacjenci z COVID-em często źle się czują, są osłabieni, nie mają siły się ruszać. Mimo wszystko zaleca im się, żeby jak najmniej czasu spędzali na leżąco. Jeśli źle się czują, mogą się położyć, ale potem powinni wstać, posiedzieć, przejść parę kroków po mieszkaniu, znowu posiedzieć, ale nie leżeć cały czas w łóżku, dlatego że leżenie bardzo zaburza wentylację płucną. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są ćwiczenia oddechowe. Bardzo proste, wykonywane również w szpitalach. Czasami pacjenci się śmieją, że to jakaś niepoważna metoda, a jest to bardzo ważne ćwiczenie. Bardzo proste, polega na, wystarczy jakakolwiek butelka, do której nalewa się zwykłej wody, do tej butelki wkłada się wężyk i przez ten wężyk dmucha się do butelki. To jest ćwiczenie, które powoduje, które wytwarza dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych i rozpręża pęcherzyki płucne, które jeśli dochodzi do stanu zapalnego, mają tendencję do zapadania się, czyli zmniejsza się powierzchnia oddechowa, zmniejsza się powierzchnia płuc czynna, w której dochodzi do wymiany gazowej, wskutek czego spada saturacja, czyli spada wysycenie krwi tlenem. Były takie momenty kryzysowe, kiedy potrzebowałeś zdecydowanie bardziej tej tlenoterapii, prawda? Tak, czułeś to tak. Jakoś wyraźnie, kiedy taki moment następuje, kiedy taki kryzys nadchodzi? No to w moim przypadku to było zaraz następnego dnia po wizycie w szpitalu, czyli to była chyba szósta albo siódma doba. To był dramat, znaczy odechciało mi się żyć. Niewiele pamiętam z tamtego dnia. Dopiero wydaje mi się, że po drugiej dawce antybiotyku i to się zbiegło w czasie właśnie z tym, jak dostałem koncentrator, czyli nagle dostałem wzmocnienie tlenowe i drugą dawkę antybiotyku, to noc, ta pierwsza noc była kluczowa, bo bardzo się wypociłem. Zresztą wszyscy mówią, że w momencie, kiedy zaczynają się intensywnie pocić, to poprawia im się stan. Sterydy i antybiotyki mają miejsce w leczeniu COVID-19, ale wyłącznie wtedy, kiedy istnieją do tego konkretne wskazania medyczne. Nigdy tych leków nie stosujemy profilaktycznie. Zdarza się, że pacjenci słyszeli, że sterydoterapia jest stosowana, nawet proszą, żeby im te sterydy profilaktycznie zapisać. Jest to absolutnie błędny trop, który może pogorszyć stan chorego. Sterydy stosuje się tylko wtedy, kiedy jest ciężki przebieg zapalenia płuc, faktycznie powodowanego przez wirusa, przez koronawirusa. Natomiast antybiotyki stosuje się wtedy, kiedy dochodzi do powikłań bakteryjnych, czyli do nadkażenia przez bakterie. Zastosowanie tych leków w nieodpowiedniej sytuacji może choremu zaszkodzić. Dla przykładu, jeżeli pacjent jest chory na COVID i ma nadkażenie bakteryjne, to zastosowanie sterydu może gwałtownie pogorszyć jego stan zdrowia, dlatego że osłabi działanie układu odpornościowego. Więc tych leków absolutnie nie można stosować na zapas, na wszelki wypadek, mimo tego, że one mają zastosowanie, ale tylko w konkretnych sytuacjach. Czy jest coś, co byś zrobił inaczej w czasie swojej choroby? Zdecydowanie od samego początku bym inaczej podszedł. Zero wysiłku. Jeżeli mogę zaapelować do tych, którzy to oglądają, nie bagatelizujcie żadnych objawów, dlatego że prawdopodobnie gdyby te pierwsze trzy doby, gdybym leżał, odpoczywał, to być może ten mój stan byłby dużo, dużo lepszy. Nie bądźcie supermenami, nie warto naprawdę.